Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj będzie trochę naukowo, ponieważ gościmy panią Alicję Laszuk, panią geograf i prezesa Stowarzyszenia GeoGorzów, ale też autorkę i założycielkę, administratorkę portalu GeoGorzów. Dokładnie tak. Czemu taki portal i takie stowarzyszenie ma służyć? GeoGorzów. No Gorzów jest i wszyscy wiemy, znamy mniej więcej położenie, znamy mniej więcej historię. No właśnie, czy jest potrzebny portal, stowarzyszenie, które ma uczyć o Gorzowie? Moim takim mottem jest działanie pro publico bono, czyli działanie dla ogółu, więc strona, fanpage, jak również stowarzyszenie ma służyć popularyzacji wiedzy o naszym regionie. Z racji tego, że mam wiedzę geograficzną, jestem geografem, chcę się dzielić tym, co na co dzień spostrzegam, to jak widzę Gorzów, który jest niezwykłym miastem, jak również mamy niezwykłą okolicę wokół Gorzowa. Także popularyzacja. Ostatnio na portalu bardzo sporo jest na temat kłodawki. Wszyscy wiemy, że Gorzów leży nad Wartą, ale coraz częściej odkrywamy uroki kłodawki. Otóż tak, proszę sobie wyobrazić, że w akcie lokacji z 1257 roku pojawiła się wzmianka o rzece. Wydawałoby się oczywiście, że jest to Warta. Tak. Natomiast istnieje tam taki zapis. Sołtys miał otrzymywać 1/3 z młynów na Kłodawie. W związku z czym była wzmianka o wówczas Kłodawie, bo tak nazywano obecnie rzekę Kłodawkę. Pojawiłam się z prelekcją w Bibliotece Wojewódzkiej całkiem niedawno w ramach poszerzania wiedzy o naszym rzecznym skarbie. Tak naprawdę mamy 3 rzeczne skarby w Gorzowie, bo to nie jest tylko Kłodawka, ale również rzeka Srebrna, pięknie meandrująca w północnej części naszego miasta. No i oczywiście wszystkim znana Warta. Więc tutaj Kłodawka... Bogactwo takie, które niejedno miasto no, może marzyć o takim bogactwie, prawda? Może marzyć. W ogóle Gorzów jest pięknie usytuowany. W zasadzie możemy powiedzieć, że nasze miasto jest błękitno-zieloną oazą wśród miast wojewódzkich. Mamy mnogość parków, rzeki, która charakteryzuje górski charakter. Z racji tego, że znajdują się na takim terenie wysoczyzny polodowcowej, ukształtowanej podczas ostatniego zlodowacenia. Także ubogacają przyrodniczo nasze miasto, więc tutaj rozpatrujemy geograficznie nasze rzeki, ale również Kłodawka była opowiedziana historycznie podczas prelekcji, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że nasze miasto początkowo w średniowieczu powstało w 3, nie w 2, a w 3 odnogach Kłodawki. Teraz obserwujemy tylko jedną odnogę, którą Kłodawka uchodzi do Warty. Częściowo została skanalizowana przecież, prawda? Tak, jeszcze do lat 60. XX wieku mieliśmy 2 odnogi Kłodawki. Wtedy to ta odnoga, która przechodziła pod obecnym parkiem 111, została schowana w rurę, a 3. odnoga Kłodawki po stronie wschodniej dawnych murów miejskich istniała jeszcze niecałe 400 lat temu. Jej przebieg występował mniej więcej od Kłodawy Głównej, odchodził przy Pałacu Biskupim przy ulicy 30 Stycznia, biegł ulicą Drzymały Dąbrowskiego i wpadał do dawnego systemu FOS przy obecnej łaźni miejskiej. Obecne jakby odkrycie Bramy Santockiej no, również tutaj porusza ten wątek. Wydawałoby się, że rzeki, że Warta, że Kłodawka, wspomniana Srebrna, która nam się kojarzy tylko z jednym wielkim śmieciowiskiem, bo najczęściej jak mówimy o Srebrnej, to w kontekście tego, co się tam wokół tego dzieje, prawda? Ale też przecież mamy małe jeziorko w centrum prawie że Gorzowa, prawda? Tak. Przy ulicy Błotnej. Też chciałoby się
oddać to mieszkańcom, prawda? Tak. No te jeziorka, jeziorko, jezioro Błotne, Ruski Stawek są również pozostałością działalności lodowca na tym terenie. Otóż są to typowe oczka wytopiskowe, gdzie podczas wycofywania się lodowca pozostawał martwy lód w gruncie. Po jego wytopieniu powstały również takie jeziorka, które my mamy. Tak. Pani Alicjo, jak to jest z tym Gorzowem? Bo wszyscy mówimy, że Gorzów jest tak właśnie jak Rzym, położony na 7 wzgórzach. W ubiegłym roku była pani współorganizatorką konferencji. To jak to z tymi 7 wzgórzami w Gorzowie jest? Proszę nam opowiedzieć. Są, nie ma? Legenda jest piękna, faktycznie od lat 60. Pozwala nam utożsamiać się z tym regionem, ponieważ mamy zróżnicowany teren, są dość spore deniwelacje i wygląda to tak, że z geograficznego punktu widzenia typowo o wzgórzach mówimy wtedy, kiedy są to wysokości względne rzędu od 100 do 300 metrów. Takich wysokości tutaj nie mamy. Są to wysokości rzędu kilkudziesięciu metrów, w związku z czym geograficznie mówimy o pagórach. Do tego mamy jeszcze w północnej części naszego miasta, czyli na północ od rzeki Warty, do czynienia z wysoczyzną polodowcową, która ukształtowała się podczas ostatniego zlodowacenia. Więc tutaj widzimy, że ta wysoczyzna jest pofałdowana, a w jej strefie krawędziowej, czyli bliżej Warty, rzędne terenu dochodzą nawet te różnice wysokości względnej, dochodzą nawet do ponad 60 metrów. No, więc tutaj ciężko wyłonić stricte geograficznie te 7 wzgórz. Natomiast ta historia, proszę, czy próbowała pani dociec? Historia tutaj, warto byłoby się zapytać profesora Dariusza Rymara, dyrektora archiwum, który właśnie zgłębiał temat 7 wzgórz w literaturze. Otóż ta legenda pojawiła się w latach 60. XX wieku, w momencie, kiedy spotkało się kilku panów, literatów i jakby no docenili tą niezwykłość Gorzowa, którą widzimy na co dzień, bo w Parku Siemirackiego czy na Osiedlu Słonecznym, no widzimy te zróżnicowania terenu, więc legenda istniała, funkcjonowała, natomiast do tego momentu nikt nie umiał wskazać tych 7 wzgórz. Czy jesteśmy w stanie właśnie nazwać, powiedzmy, że to wzgórze to możemy tak nazwać, to posługujemy się najczęściej nazwami osiedli, prawda? Wiemy, że tak. Osiedle Staszica jest troszeczkę wyżej niż centrum, podobnie z Manhattanem. Powiedzmy, dolinki są takie trochę, jest część bloków niżej, część wyżej, ale właśnie, czy jesteśmy w stanie nazwać takie nasze, jeśli nie wzgórza, to chociaż pagórki? No tutaj pokusiliśmy się na stronie GeoGorzów, jest prezentacja z zeszłorocznej konferencji. Pokusiliśmy się o wyłonienie kilku takich miejsc, gdzie mogłyby powstać punkty widokowe. Myślę, że one nie są tajemnicą dla wszystkich, że w parku imienia Henryka Siemirackiego mamy kilka wyniesień tych pagórów na wysoczyźnie morenowej. Tutaj choćby miejsce, gdzie mamy punkt widokowy. Tam wysokości dochodzą do 60 metrów nad poziomem morza. Natomiast te wysokości względne to jest około 30 metrów. I tutaj moglibyśmy nazwać takie potocznie, już jeśli jesteśmy przy legendzie, wzgórze. To jest ciekawa propozycja, już wiele osób w Gorzowie zastanawiało się nad tymi nazwami, może by ogłosić konkurs faktycznie i zaimplementować tą legendę, pomimo tego, że ona nie do końca się jest zgodna z faktami naukowymi, aczkolwiek można by się było pokusić, byłaby to świetna taka... Myślę, że reklama dla Gorzowa byłaby świetna. Reklama dla Gorzowa, oczywiście, i te punkty widokowe z lunetami. Również zastanawialiśmy się w ramach stowarzyszenia, aby takie lunety
postawić. Natomiast wszystko jest przed nami. A jeśli chodzi o te nazwy, byłoby ciekawie. No mamy co? Park Siemirackiego, tutaj mamy kilka pagórów. Mamy przy ulicy Sportowej, skąd rozpościera się piękna panorama naszego miasta. Mamy choćby wyniesienie na Akademii imienia Jakuba z Paradyża przy ulicy Chopina. Mamy również wyniesienia w naszym niezwykłym rezerwacie przyrody, Gorzowskie Murawy, gdzie jest to ewenement w skali kraju, żeby w granicach administracyjnych miasta znajdował się rezerwat o powierzchni 80 prawie że hektarów. Więc no tutaj... Rzeczywiście to jest taka enklawa wśród powstającego osiedla, powstających obiektów handlowych. Czy te nasze gorzowskie murawy, one zostaną takie dziewicze, jak dzisiaj są? Myślę, że tak. Choćby dzięki działaniom tutaj władz miasta, pana prezydenta Jacka Wójcickiego, prezydenta Jacka Szymankiewicza. Otóż ostatnio dzięki współpracy miasta i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wytyczono szlaki turystyczne w rezerwacie Gorzowskie Murawy, dzięki czemu możemy podziwiać rezerwat od strony takiej przyrodniczej, jak również podziwiać widok, panoramę południowego Gorzowa z krawędzi Wysoczyzny Moronowej, gdzie, tak jak mówiłam, różnice wysokości względnej sięgają do 60 metrów. A gdyby pani miała powiedzieć, skąd jest najpiękniejszy widok w Gorzowie, to które pagórek by pani wybrała? Chyba wszystkie te, które są wymienione czy wskazane w prezentacji zamieszczonej na stronie. No na pewno rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy, ale również przy ulicy Sportowej, gdzie możemy podziwiać serce naszego miasta, tak? No oczywiście w Parku Siemirackiego punkt widokowy, który warto by było odtworzyć, jak również schody donikąd, aby móc się tam dostać i podziwiać Gorzów z tego miejsca. Coraz bardziej popularne są sporty zimowe i wiele osób też wspomina o tym, że a może wykorzystując topografię Gorzowa, może warto pokusić się o coś w rodzaju jakiegoś stoku dla narciarzy, na którym mogliby, nie wyjeżdżając daleko, mogliby trenować. Czy w Gorzowie są takie możliwości? No, mamy zróżnicowaną rzeźbę terenu, więc ja nawet słyszałam, że ponieważ rezerwat istnieje od dość niedługiego czasu, wcześniej był tam teren poligonu i po jakby granicach tego poligonu co niektórzy przemieszczali się na nartach. No, moje dzieci tam zjeżdżały na sankach w okolicy. Tak, jak również na terenie Błoni przy Filharmonii Gorzowskiej, więc warto o tym pomyśleć, może w ramach budżetu obywatelskiego. O, to jest ciekawy pomysł, oczywiście podpowiadamy. Natomiast proszę na koniec powiedzieć, bo czy w tym roku stowarzyszenie planuje również we współpracy być może z Archiwum Państwowym, czy planujecie Państwo jakieś konferencje, coś, co będzie odkrywało kolejne ciekawostki gorzowskie? Otóż tutaj na stronie Gorzów pokazało się już, no myślę, że wiele map dotyczących naszej przeszłości naszego regionu, ziemi lubuskiej, samego miasta Gorzowa. Jesteśmy po rozmowach z panem profesorem Rymarem i pojawiła się myśl, by w oparciu o te mapy i o wiedzę od pana profesora, jak również innych osób, żeby taką, no, jakieś wydarzenie stworzyć, żeby móc się tym podzielić, popularyzować, przedstawić. No i cóż, na ten rok również plany wydawnicze, bo to, co jest w sieci, i na ten moment jest i oczywiście, natomiast warto też potrzymać coś w ręku, żeby było dla potomnych.
Żeby można było odstawić na półkę także... i raz po raz zajrzeć. Pani Ince, na koniec, Gorzów czy Gorzów Wielkopolski? No, to tu może nie będzie tak krótko. Otóż również na stronie wspominaliśmy, czy udostępniliśmy informacje o nazwie naszego miasta. Na początku był Landsberg Nowy w akcie lokacyjnym miasta, potem miasto nosiło nazwę Landsberg. W XIX wieku pojawiła się nazwa, już polska, Górzewo. Potem po raz pierwszy na mapach w 1918 roku pojawiła się nazwa Gorzów, bezprzymiotnikowo Gorzów. I w 1946 ustalono nazwę miasta na Gorzów Wielkopolski z racji tego, że znajdował się w województwie poznańskim. Tak, i administracja była administracja. Jeszcze w międzyczasie, tam 45, nawet pojawiła się nazwa Gorzów nad Wartą, Kobyla Góra. Więc to jest też ciekawy temat na jakby... Może podzielenie się tym z innymi i zebranie opinii, co Państwo o tym sądzą, bo ta nazwa faktycznie się zmieniała. Ja myślę, że ludzie też przyzwyczajają się, my się przyzwyczajamy do nazwy, czy do tego stanu, który jest. I teraz ciężko wielu z nas jakby przyzwyczaić się do nowej nazwy miasta, aczkolwiek warto się nad tym zastanowić i podejść do tego na nowo. Myślę, że Gorzów brzmi dumnie i często jak mówimy, nie to trzeba mówimy dodawać Wielkopolski. Gorzów, tak, po i prostu, ten Wielkopolski Gorzów pozostaje gdzieś tam w Gorzów, domyśle. Gorzów, charakteryzujący naszą zróżnicowaną rzeźbę terenu, no bo nazwa pochodzi, no, Landsberg, od góry. Tak została przetłumaczona przez kartografów polskich, więc... Więc zapraszamy do korzystania z informacji, które są zawarte na portalu GeoGorzów, bo myślę, że wiele, wiele ciekawych informacji, spostrzeżeń możemy tam znaleźć. Ja bardzo dziękuję za nasze spotkanie i czekamy na kolejne konferencje i wydawnictwa. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich, życzę szczęśliwego nowego roku.